W magiczny świat bajek i baśni wprowadzili dzisiaj uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bełchatowie. Spotkanie integracyjne uczniów i rodziców miało na celu przede wszystkim promocję czytelnictwa. Dlatego głównym punktem programu było głośne czytanie fragmentów książek dla dzieci. Na pięknej łąże czuje tysiące, nadają i nektar wiadają, a jedyny powód miodu robienia to pusty brzuszek gotowy do jedzenia. Pyszny miodek brzucha miała, może by mi trochę dała. Kula z wielkim bólem brzucha. Nektar przestał mi smakować, czymś go trzeba zastępować. Bezustanne hałasy mącą nam w głowie pszczelej. Człowiek już przestał być naszym przyjacielem. Łąki pola opryskuje, nami się wcale nie przejmuje.